Raz, dwa, trzy. Super. I to trafi do Światowego Archiwum Uśmiechu, czyli będziecie obok Lizy Minnelli, Hillary Clinton i kogo jeszcze chcecie? Kylie Minogue albo Lewandowskiego. To Kylie Minogue ja wybieram. Dobrze, proszę bardzo. Kylie Minogue uśmiech wycięła na swoim plakacie. Liza Minnelli napisała to w swoim autografie, a Hillary Clinton, jak była na Bawelu, jadła kolację. Wyobraźcie sobie, że minister spraw zagranicznych jadł zupę i mówi nagle: "Can you draw a smile for children for the hospital in the whole world?" A Hillary powiedziała: "No." I narysowała uśmiech. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Wow. Dziękuję. A możecie to zobaczyć na stronie worldsmileahive.com albo na Instagramie Wysoczyński. Znajdźcie mnie na Instagramie, to jest najfajniejsze. Od razu obznaczycie siebie i tą super dziewczynę. Ja pana zaobserwuję od razu. O matko boska! Gdzie miał pan więcej followersów? A niech pan do kamery krawat pokaże. A to jest krawat zawodowy, bo jak jeżdżę do dzieciaków, do szpitala, to właśnie to jest krawat zawodowy. A to, co teraz zrobiliśmy, patrzyliśmy, że uśmiech jest zawsze na Instagramie Wysoczyński. Okay, a na Facebooku? Na Facebooku Marek Wysoczyński, a wszędzie Światowe Archiwum Uśmiechu po angielsku, to powie nam... To się bardzo miło. Poprosimy o przetłumaczenie Światowego Archiwum Uśmiechu. World Smile Archive.com.